Eminencjo, najdostojniejszy księże kardynale, ekscelencje, księże arcybiskupie nuncjuszu, księża biskupi, drodzy bracia w kapłaństwie, czcigodne siostry zakonne, drodzy członkowie, reprezentanci służb liturgicznych, wszyscy drodzy memu sercu, bracia i siostry. Ten szczególny dzień dzisiejszy, Wielki Czwartek, gdzie cały Kościół z najwyższą czcią pochyla się przed tajemnicą Chrystusowego kapłaństwa. Wsłuchujemy się w słowa Liturgii Świętej, mówiące najpierw o Mesjaszu Pańskim, o tym, który mógł powiedzieć o sobie: Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Słowa zapowiedzi z Księgi Izajasza. Jesteśmy uderzeni tą szczególną samoświadomością Mesjasza i tym zadaniem, które Jemu Najwyższy polecił wobec ludu Bożego. Głosić dobrą nowinę ubogim, opatrywać rany serc, zapowiadać wyzwolenie i głosić wolność, obwieszczać rok łaski od Pana, a wszystkim nieść radość i pocieszenie. Po wiekach, gdy nastała pełnia czasu, te słowa znalazły swoje urzeczywistnienie w życiu, w nauczaniu i w pastrze Pana naszego Jezusa Chrystusa. Całe bowiem Jego posługiwanie poprzez słowo i znaki było wypełnieniem tej zapowiedzi proroka Izajasza. Wypełnieniem, po ludzku rzecz biorąc, heroicznym. Pośród zmagań, a także odrzucenia. I ten szczególny paradoks misji mesjańskiej, który wyraził Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i mnie, i mojego Ojca. Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich prawie: nienawidzili mnie bez powodu. W ten dzisiejszy szczególny dzień kapłański słyszymy także w dzisiejszej liturgii słowo o kapłanach. Również najpierw w formie zapowiedzi z proroka Izajasza. Wy zaś będziecie nazywać się kapłanami Pana. Mienić was będą sługami Boga naszego. Oddam im nagrodę z całą wiernością i zawrę z nimi wieczyste przymierze. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że są oni błogosławionym szczepem Pana. I znowu wypełnienie tych słów podczas ostatniej wieczerzy. I to szczególne wyznanie, pełne serdeczności i tkliwości Chrystusa wobec apostołów już po ustanowieniu Najświętszej Eucharystii, a wraz z nią
sakramentu kapłaństwa. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi. Oznajmiłem wam bowiem wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego. Nie wyście mnie wybrali. Ja was wybrałem i ja was przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał. Aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w moje imię. I zaraz po tych słowach takiego braterstwa między mistrzem a tymi, których wybrał, przeznaczył, nazwał swoimi przyjaciółmi. Zaraz po tym słowa o konieczności dawania przez nich świadectwa aż do końca. Niezależnie od tego, co spotkają ze strony świata. A ze strony świata wielokroć będą spotykali odrzucenie i złość. Jeżeli was świat nienawidzi, mówił wtedy Jezus do apostołów, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko będą wam czynić z powodu mojego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Drodzy bracia w kapłaństwie, drodzy siostry i bracia, rozważamy tę wielką tajemnicę kapłaństwa. To szczególne wyniesienie, powołanie i posłanie nas przez samego Chrystusa. I rozważamy te słowa w czasie trudnym. W czasie trudnym dla całego Kościoła. Zdajemy sobie sprawę z zarzutów, jakie płyną pod adresem niektórych naszych braci. A w konsekwencji pod adresem nas wszystkich. Jakżeż tutaj nie przywołać dwóch słów Ojca Świętego Franciszka z 24 lutego tego roku podczas spotkania papieża z przewodniczącymi konferencji episkopatów z całego świata. Najpierw to słowo, które mówi, że złość kierowana dzisiaj przeciwko Kościołowi trzeba nam z całą pokorą uznać jako przejaw gniewu Bożego, a jednocześnie głos skrzywdzonych, którzy są pozbawieni tego głosu. I świat, kierując przeciwko nam oskarżenia, staje się w jakiejś mierze głosem tych pokrzywdzonych. Ale jest też drugie słowo, które dzisiaj chcę z całą mocą przywołać. Słowo Ojca Świętego Franciszka z tego samego przemówienia. Pozwólcie mi,
bym serdecznie podziękował wszystkim kapłanom i osobom konsekrowanym, którzy służą Panu wiernie i bez reszty i którzy czują się pozbawieni czci i zdyskredytowani haniebnymi postawami niektórych swoich współbraci. Wszyscy, Kościół, osoby konsekrowane, lud Boży, a nawet sam Pan Bóg, jesteśmy ich ofiarami. Dziękuję w imieniu całego Kościoła, zdecydowanej większości księży, którzy są nie tylko wierni swojemu celibatowi, ale poświęcają się w posłudze, która stała się dzisiaj jeszcze bardziej trudna przez skandale nielicznych, ale wciąż nazbyt wielu i współbraci. Dziękuję również wiernym, którzy dobrze znają swoich dobrych pasterzy i stale się za nich modlą i ich wspierają. Jako pasterz Kościoła Krakowskiego dziękuję Wam, bracia w kapłaństwie, za Waszą wierność, za to, że znosicie niekiedy poczucie i macie poczucie krzywdy z powodu nielicznych, że wiernie trwacie przy swoich ślubach. Dziękuję wszystkim siostrom i braciom świeckim, którzy nas wszystkich wspierają swoją niekiedy cichą modlitwą, swoimi cierpieniami, swoją wiarą i miłością do Chrystusa jako głowy Kościoła. Jak wiemy, drodzy siostry i bracia, w ostatnich dniach ukazał się szczególny tekst Ojca Świętego Emeryta Benedykta XVI w Clarus Blat, od razu tłumaczony na inne języki świata. W tym tekście Ojciec Święty Benedykt XVI najpierw zastanawia się, dlaczego do tego doszło, i wskazuje na to, że doszło do daleko idącego kryzysu antropologicznego, począwszy od lat 60. i 70., gdzie zakwestionowano najbardziej fundamentalne prawdy odnoszące się do człowieka. I że to, co się działo, także na paryskiej Sorbonie, źródle tego buntu roku 68. Tam, gdzie zakwestionowano istnienie Boga i prawomocność dekalogu ze słynnym hasłem Ile interdit, interdir, zabrania się zabraniać. A wiemy, że dekalog poza dwoma przykazaniami, trzecim i czwartym, jest skonstruowany na zasadzie zakazu. A to pokolenie ogłosiło wobec świata, że ich żadne zakazy nie obowiązują, bo są wolni. I dlatego doszło do przekonania, że nie ma żadnych obiektywnych wartości. Zwłaszcza nie ma żadnych wartości, dla których warto byłoby, więcej należałoby cierpieć, a nawet oddać swoje życie. Doszło do odejścia od tego rdzenia tożsamości Kościoła w imię relatywizmu i przekonaniu, że każdy ma swoją własną prawdę i ma do niej prawo. I tutaj słowa Ojca Świętego Benedykta. Są dobra, którymi nigdy nie można handlować.
Są wartości, których nigdy nie wolno poświęcić w imię jeszcze wyższej wartości i które stoją również ponad zachowaniem życia fizycznego. Jest męczeństwo. Bóg znaczy więcej niż przetrwanie fizyczne. Życie, które zostałoby kupione za cenę zaparcia się Boga, życie oparte na ostatecznym kłamstwie, jest nie życiem. Męczeństwo jest podstawową kategorią chrześcijańskiej egzystencji. To, że w teorii prezentowanej przez Beckla, jednego z głośnych teologów lat 60. i 70., że w teorii reprezentowanej przez niego i przez wielu innych zasadniczo nie jest ono już moralnie konieczne, pokazuje, że stawką tu jest istota samego chrześcijaństwa. Naruszono tę istotę. Starano się ją rozmiękczyć. I to przenikało także do pewnych dzieł, zwłaszcza z teologii moralnej i do niewłaściwej w wielu seminariach formacji przyszłych kapłanów. To są mocne słowa. Tam, gdzie chodzi o męczeństwo, tam chodzi o istotę samego chrześcijaństwa. I tutaj raz jeszcze wracają te słowa Pana Jezusa z Wieczernika skierowane do apostołów. Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. A ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was ze świata wybrałem, dlatego was świat nienawidzi. Wielu odeszło od tego jądra chrześcijaństwa, by się światu podobać. I niemało jeszcze dzisiaj dąży do tego, by być przez świat uwielbiany. A my mamy być świadkami Jezusa Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał. A ta postawa, a taka postawa broni Kościół przed krzywdą, którą, jak pisze papież Benedykt, niektórzy pyszni teologowie zadawali tym maluczkim, którzy wierzyli i chcieli wierzyć i chcieli trwać w swojej czystej wierze. A ich zaraz, naraz zaczęto uczyć, że nie wszystko jest grzechem, a i spowiedź nie wszędzie jest, nie zawsze jest potrzebna. I zaczęto odchodzić od tego, co jest najistotniejsze. Od związania się z Chrystusem, naszym Zbawcą i Odkupicielem. I refleksja Benedykta XVI na koniec tego niezwykle ważnego tekstu. Jak z tego wyjść? Z tego czasu trudnego. Najpierw przywrócić wiarę w Pana Boga. Bo kiedy się mówi, że jest Bóg, kiedy się wyznaje, że jest Twórcą świata i że z Jego miłości i w Jego miłości przez Jego Syna Jezusa Chrystusa dokonało się dzieło zbawienia, głosimy wtedy dobrą nowinę światu. Światu, który na tę dobrą nowinę czeka. Przywrócenie ludzkiej świadomości, że jest Bóg, jest pierwszym i podstawowym zadaniem powierzonym nam przez Pana. I musimy uczyć się każdego dnia, że On naprawdę jest naszym fundamentem.
fundamentem całego naszego życia osobistego, społecznego, także państwowego. Benedykt XVI odwołał się tutaj do doświadczenia swojego niemieckiego narodu, który dźwigając się z ruin, tych dosłownych, ale i moralnych, po II wojnie światowej uznał, że w swojej konstytucji musi mieć odniesienie do Boga, by nie ulec temu ojcu kłamstwa, jakie stało się udziałem Niemców w latach 30., kiedy to naród wybrał sobie Führera i oddawał mu niemal boską cześć z wszystkimi konsekwencjami tego wyboru. Ale kiedy doszło po kilkudziesiątkach lat, pisze Benedykt XVI, do konieczności stworzenia konstytucji dla Europy, dla Unii Europejskiej, to już uznano, że takie odwołania do Boga nie jest potrzebne, że jest to zbyteczny frazes, być może ważny dla nielicznej grupy ludzi. No i mamy do czynienia z umieraniem Europy. Druga rzecz, na którą wskazuje Ojciec Święty Benedykt, tak bardzo istotna dzisiaj, drodzy bracia, w czwartek kapłański. Odnowić swoją miłość do Jezusa Eucharystycznego i tą miłością żyć i tą miłością promieniować. Głęboko wierząc, że On jest pod świętymi postaciami. I nie bez powodu na wielu drzwiczkach tabernakulów świata znajduje się to jedno słowo – jestem. I trzecia droga wyjścia. Wracanie do tożsamości Kościoła i do prawdy o Kościele. Z bólem musimy przyznać, że są powody, dla których musimy się wstydzić za niektóre występki naszych braci. Nieliczne, ale zawsze o każdy przypadek za dużo. Ale nieprawdą jest to, że taki jest Kościół. To jest diabelska, jak pisze Benedykt XVI, wizja Kościoła sączona światu, bo to jest powtórzenie tej sceny, którą znamy z Księgi Hioba, gdzie szatan chce przekonać, że nie ma na świecie żadnego dobrego człowieka. I że nawet sprawiedliwy Hiob przeklnie Boga za to, co musi przejść, za swoje cierpienia, upokorzenia i ból. Chcą doprowadzić do takiego obrazu Kościoła, nieprawdziwego, fałszywego, właśnie po to, żeby głos Kościoła zamilkł we współczesnym świecie. Kłamliwa logika, na którą, jak pisze Benedykt XVI, zbyt łatwo dajemy się nabrać. I dlatego konieczna, pełna prawda o Kościele. Ta, która mówi o Kościele jako Kościele świętych, Kościele męczenników. Tak, pisze Benedykt XVI, w Kościele jest grzech i jest zło, ale także dzisiaj jest święty Kościół, który jest niezniszczalny. Także dzisiaj jest wielu ludzi, którzy pokornie wierzą, cierpią i kochają, w których ukazuje się nam prawdziwy Bóg, kochający Bóg. Bóg ma także dzisiaj swoich świadków, martyres, na świecie.
Musimy być tylko czujni, by ich zobaczyć i usłyszeć. Dzisiejszy Kościół jest bardziej niż kiedykolwiek Kościołem męczenników i w ten sposób jest świadkiem Boga żywego. Jeżeli z czujnym sercem rozglądamy się wokół i słuchamy, możemy dzisiaj wszędzie, szczególnie pośród zwykłych ludzi, ale także w wysokich rangach Kościoła, odnaleźć świadków, którzy swoim życiem i swoim cierpieniem stają w obronie Boga. Lenistwo serca natomiast sprawia, że nie chcemy ich dostrzec. I te słowa prawdziwie doktrynalne kończy Ojciec Święty Benedykt XVI świadectwem swojego domu i swojej wspólnoty, w której aktualnie przebywa na terenie Watykanu. Mieszkam w domu, w małej wspólnocie ludzi, którzy odkrywają takich świadków Boga żywego w codziennym życiu i radośnie wskazują na to również mnie. Widzieć i odnaleźć żywy Kościół jest cudownym zadaniem, które wzmacnia nas samych i pozwala nam ciągle na nowo weselić się wiarą. Drodzy siostry i bracia, zwłaszcza wy, drodzy bracia w kapłaństwie, życzę wam z całego serca, byście w waszych domach parafialnych, w waszych wspólnotach odkrywali właśnie tych ludzi, którzy są świadkami Boga żywego w codziennym życiu. Byście mogli się zauroczyć ich miłością do Chrystusa i do Kościoła. Byście w tym odkrywaniu tego dobra, który jest w Kościele, w waszych wspólnotach, w waszych parafiach, by to odkrywanie dobra stało się źródłem waszej radości kapłańskiej, mocą waszej wiary, siłą waszej miłości, powodem, by nieustannie dziękować Chrystusowi, że was wybrał, powołał i nazwał swoimi przyjaciółmi. Amen. Skierować do was kilka słów i złożyć je na ręce Ojca naszej diecezji. Z radością wysłuchaliśmy odnowienia waszych przyrzeczeń kapłańskich, które złożyliście w dniu waszych święceń, przysięgając wierność Bogu. Ufamy, że są one dla was umocnieniem i mobilizacją
do posługiwania w naszych wspólnotach. Jako służba liturgiczna chcemy zapewnić o naszym wsparciu i modlitwie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za czas, który nam poświęcacie. Pragniemy angażować się w życie liturgiczne w naszych parafiach, a w Was widzieć prawdziwych świadków Jezusa Chrystusa. Wraz z naszymi sercami składamy kwiaty, symbol świeżości i nowego życia, potwierdzając swoją służbę na chwałę Bożego Majestatu. Obiecujemy nie tylko dziś, ale każdego dnia upraszać Pana, któremu ofiarowaliście życie, aby obdarzył Was błogosławieństwem na dalsze lata posługi dla nas. Szczęść Boże! Pragnę bardzo serdecznie podziękować najpierw księdzu kardynałowi, księdzu arcybiskupowi, księżom biskupom, Wam, drodzy bracia w kapłaństwie, za to, że mogliśmy razem wysławiać Pana Boga i tą wspólną liturgią rozpocząć świętowanie naszego Wielkiego Dnia, Wielkiego Czwartku. Życzę Wam wszystkim, moi drodzy, byście we wspólnotach swoich, do których się teraz udacie, przeżywali całą głębię tych świąt, tajemnicy Paschy naszego Pana Jezusa Chrystusa, ustanowienie Eucharystii, Jego cierpień w Ogrodzie Oliwnym, męki Wielkiego Piątku i śmierci, a potem zmartwychwstania. I tym, co przeżywacie, co daje Wam moc, pokój wewnętrzny i radość, dzielcie się i obdarzajcie innych i sami otwierajcie się na to dobro, które płynie z modlitw, cierpień i miłości Waszych wiernych świeckich poświęconych Waszej pasterskiej pieczy. Pragnę także bardzo serdecznie podziękować za obecność, wspólną modlitwę i za te piękne słowa na koniec, słowa życzeń przedstawicielom służby liturgicznej, a więc ministrantom, lektorom, ceremoniarzom parafialnym, scholistkom i nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej. Także dziękuję za obecność i modlitwę wszystkim członkom ruchów i wspólnot działających na terenie naszej krakowskiej archidiecezji. Niech te święta będą dla nas wszystkich świętami Kościoła, wspólnoty ustanowionej krwią przenajświętszą naszego Pana i Zbawiciela, wspólnotą, która żyje, otwierając się ciągle na natchnienia Ducha Świętego, wspólnotą radości i pokoju. Te słowa pragnę na koniec umocnić pasterskim błogosławieństwem.